Taniec z gwiazdami był dla mnie właściwie takim trudnym doświadczeniem. Ja tak żartobliwie trochę to dzielę na taniec i z gwiazdami. Taniec był wyzwaniem, to było dla mnie trudne. Nie tylko z powodu fizycznej niepełnosprawności, ale też z tego powodu, że ja, prawda jest taka, że całe życie byłem tym, który na szkolnych dyskotekach podpierał ściany, nie garnął się do tańca. Ale to było fajne wyzwanie, ja lubię sportowe wyzwania w życiu. A dużo trudniejsze było tak naprawdę takie życie na świeczniku, kontakt z paparazzi, którzy mają bardzo mieszane, delikatnie ujmując, intencje i czytanie przeróżnych newsów na swój temat w 95% wyssanych z palca. Ja miałem do tego dystans i czasem mnie to śmieszyło, ale też zdecydowanie to jest dla mnie takie doświadczenie pokazujące mi, że show biznes nie jest czymś dla mnie, ale to znowu jest tak, że jak się nie spróbuje, to się tego nie dowie, więc staram się w życiu niczego nie żałować. Każdy człowiek ma inny charakter i pewnie jest tak, że jak ktoś mówi, trawa u sąsiada zawsze bardziej zielona. Kiedy człowiek, nie wiem, siedzi przed telewizorem czy innym medium i patrzy sobie na różnych znanych ludzi, to pewnie sobie myśli, wow, ja też bym tak chciał czy chciała, bo na pewno to jest super, same pozytywy, sam pozytywny jakiś oddźwięk. Kiedy czytamy newsy w różnych mediach, to pewnie nam się wydaje, że w większości są one prawdziwe, a bywa bardzo różnie, więc na pewno, nie wiem, nie chciałbym tego zmienić. Drugi raz bym w tak jakby poważny medialnie projekt zapewne nie wszedł, bo ja osobiście, mimo że taką mam rolę od właściwie kilkunastu lat życia, trochę czasu swojego wypadku, a to już jest 20 lat temu, że media gdzieś towarzyszą mi czy mojej rodzinie w życiu, więc my trochę tak uzewnętrzniamy się często z naszymi historiami życiowymi, z naszą jakąś prywatnością, ale szczerze mówiąc, nie chciałbym na co dzień być kimś takim, kim przez chwileczkę raptem byłem. I nie ukrywam, że najmocniejszą motywacją dla mnie do zgody na występ w Tańcu z Gwiazdami było właśnie to, żeby jako osoba z niepełnosprawnością pojawić się w show biznesie. Trochę może wolałbym, żeby ktoś inny poszedł tam zamiast mnie, ale zdecydowanie właśnie chciałem jakoś troszeczkę zamieszać i kiedy po samej decyzji o tym, że zgadzam się, zobaczyłem zarówno ileś pozytywnych, jak i negatywnych komentarzy, pewną falę hejtu, ludzi, którzy nie życzą sobie tego, żeby w telewizji oglądać niesymetrycznych, niepełnosprawnych, brzydkich ludzi, bo takie komentarze czytałem, to był dla mnie impuls, który mi powiedział, stary, to była dobra decyzja. I z tego się cieszę, ale uważam, że najważniejsze nie będzie to, jakie są programy wsparcia, gdzie są windy, schodołazy, inne rzeczy. To są bardzo istotne rzeczy, nie bagatelizuję tego, a najważniejsze jest to, jak patrzymy na siebie wzajemnie. I warto jest, mówię, zaczynać zmianę świata od samego siebie. Tak jest najłatwiej, tak jest najsensowniej i to wciąga innych ludzi w taką zmianę na dobre.